Dzień dobry, witamy w drugim dniu ćwierćfinału Mistrzostw Polski Juniorów, grupa D. W dzisiejszym pierwszym spotkaniu zmierzy się PGE Turów Zgorzelec oraz Wilki Morskie Szczecin. Drużyny wystąpią w następujących składach. Drużyna Turowa Zgorzelec w strojach białych, czwórka Patryk Sulewski, szóstka Kacper Wojtuś, siódemka Edwin Krzemiński, dziesiątka Michał Nafalski, jedenastka Dawid Stępień, kapitan drużyny, dwunastka Jakub Boniński, piętnastka Piotr Rydarowicz. Wilki Morskie Szczecin, stroje niebieskie, jedynka Michał Chmurzewski, dwójka Kacper Maksymowicz, trójka Igor Fiedosiewicz, czwórka Aleksander Dębicz, ósemka kapitan zespołu Igor Drozdowski, dziewiątka Igor Sieracki, dziesiątka Szymon Wójtowicz, jedenastka Szymon Płóciennik, dwunastka Tymon Wójtowicz, trzynastka Oliwier Włodarczyk, 22 Krzysztof Nosal, 33 Jakub Sucharski. Trenerem zespołu PGE Turów Zgorzelec jest pan Marek Morawski, a Wilków Morskich Łukasz Warciński. Dzisiejsze spotkanie na boisku poprowadzą pani Marta Malczewska oraz Krystian Michalski. Komisarzem zawodów jest pan Mariusz Jakubow. W wczorajszych meczach drużyna Turowa przegrała ze Startem Lublin 79-56. A drużyna Wilków z MKS Pruszków 65-55. Pierwsza piątka Wilków: Michał Chmurzewski, Aleksander Dębicz, Igor Drozdowski, Igor Sieracki i Jakub Sucharski, PG Turów Zgorzelec: Sulewski, Krzemiński, Nafalski, Stępień, Rydarowicz. Drużyny już są na parkiecie. Za chwileczkę zaczynamy spotkanie. Edwin Krzemiński, pierwsze punkty dla zespołu z Turowa. Prosta strata, kontra, ponownie Edwin Krzemiński. Cztery do zera. Piękna wilkowa akcja, faulowany przy rzucie Michał Chmurzewski, dwa punkty zaliczone. Dodatkowo jeden rzut wolny.
4-3. Odpowiedzi, ładne wejście Dawida Stępnia. Faul. Drugie przewinienie zespołu Turowa. Dwa punkty. Niepilnowana ósemeczka. Michał Nafalski. Ładne minięcie Edwina Krzemińskiego. Trener Wilków Morskich poprosił o czas. 10-7. Drużynie Turowa Zgorzelec najlepszym strzelcem jest Edwin Krzemiński, zdobywca 6 punktów. Po stronie Wilków Michał Chmurzyski 3 punkty. Spod własnego kosza zaczną Wilki Morskie. Próba agresywnej obrony zespołu z Turowa. Fał ofensywny Olka Dębicza. Umiejętne podstawienie się Michała Nafalskiego. I gra Turów. Ładna zbiórka, 12-7.
przewinienie Jakuba Sucharskiego, drugie przewinienie Wilków w tej kwarcie. Bardzo ładne wejście Dawida Stępnia. 14-7. Ponownie piękna akcja dwójkowa zakończona punktami zawodnika z numerem 15, Piotra Rydarowicza. Dwa punkty zaliczone, faul przy rzucie, jeszcze jeden rzut osobisty. Celny. Siedemnaście do siedmiu. W pełni kontrolowana koszykówka za trzy punkty. Edwin Krzemiński, 20-7. Ponownie faul ofensywny zawodnika Wilków Morskich. Zawodnik leży na parkiecie. Uderzył głową w parkiet. Konieczna zmiana. Drużyna Wilków ma już cztery przewinienia w tej kwarcie. Dwa punkty. Krzysztof Nosal. Strata. Dla odmiany o czas poprosił teraz trener PGE Turowa, 20-9, prawie 4 minuty do końca pierwszej kwarty. Edwin Krzemiński ma już 9 punktów po swojej stronie. Warto dodać, że Edwin jest rocznika 2005, czyli rok młodszego. Wczoraj był najlepszym strzelcem swojej drużyny, dzisiaj znów ma najwięcej punktów.
Obrona strefowa. Chyba, że to za 3 punkty niecelne. Przechwyt Igora Brzozowskiego. Chyba, że to za 3 punkty również niecelne. 29. Wilki morskie również bronią strefą. Zawodnik chyba myślał, że koniec meczu. Próba rzutu z połowy boiska. Nieporozumienia. Cały czas obrona strefowa Wilków. Przewinienie ofensywne. Nieprawidłowa zasłona Piotra Wydarowicza. Trzecie przewinienie w tej kwarcie Turowa. Prosta strata. Dużo nerwów w grze Wilków. Ładna ucieczka za plecy, proste punkty. Zupełnie inna gra dzisiaj po stronie zawodników z Turowa niż w wczorajszym meczu. Blok. Grają Wilki. Trzeci faul ofensywny w tej kwarcie zawodników Wilków Morskich. No, widać było, że zawodnik podstawił się w ostatniej chwili, przesunął. I tutaj wydaje się, że słuszne pretensje trenera Wilków Morskich. Grają zawodnicy Turowa. Wilki Morskie mają już 5 faulów. Umiejętne podwojenie. Kolejna strata. Z jednej i z drugiej strony troszkę chaosu. Widać, że obydwie drużyny są mocno poddenerwowane. W prostych sytuacjach gubią piłkę.
ostatnia akcja tej karty. Przy próbie wejścia faulowany Igor Fietysiewicz. Akcja rzutowa, dwa rzuty osobiste, czwarty faul drużyny ze Skorzelca. Pierwszy rzut niecelny. Do końca pierwszej kwarty 3 sekundy. Drugi rzut również niecelny. Zbiórka. Ponownie niecelne. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem zawodników ze Zgorzelca 22-9. Dużo błędów, chaosu w grze obydwu tych drużyn. Najlepszymi strzelcami po stronie Zgorzelca są Edwin Krzemiński, 9 punktów, Piotr Ryderowicz 7 punktów. Po stronie Wilków Morskich najlepszym strzelcem jest Michał Chmurzewski, 3 punkty. Przed nami druga kwarta. Którą rozpoczną zawodnicy ze Zgorzelca. Próba penetracji Olka Dębicza. Zbiórka Igora. Faulowany przy rzucie. Dwa rzuty osobiste. Pierwszy rzut celny. Drugi również. Piłkę wywalczyli zawodnicy Turowa. Ponownie zbiórka Piotra Ryderowicza, faulowany przy próbie dobitki. Piotr już ma 3 zbiórki. Ładna, dynamiczna akcja Olka Dębicza, niestety niezakończona punktami. W odpowiedzi zbiórka Kuby Sucharskiego.
lekkie popchnięcie zawodnika. Sędzia odgwizduje faul. Drugie przewinienie Turowa w tej części spotkania. Ponownie faul. Grają Wilki z boku. Dogrywamy 14 sekund. Piłka sporna, strzałka w stronę Wilków Morskich. Olek Dębicz niecelnie z biurka, również niecelna dobitka. Dwadzieścia trzy do 11. Przewinienie zawodnika Wilków Morskich. Drugie przewinienie drużyny. Ładne minięcie. Dwa punkty Kuby Sucharskiego. Ładne dogranie Edwina Krzemińskiego, prawie na pamięć. Ponownie Piotr Rydarowicz. Ładna akcja zawodników Wilków Morskich. Faulowany przy rzucie Igor Fedesewicz. Rzut celny. Jeszcze jeden rzut osobisty. Dwadzieścia pięć, 16. Drużyna ze Zgorzelca ma już 4 przewinienia tej części gry. Każde kolejne będzie karanymi rzutami osobistymi. Zawodnicy ze Zgorzelca grają bardzo inteligentną koszykówkę. Każde opuszczenie piłki wykorzystują do przechwytu. Trzeci faul Wilków Morskich. Grają zawodnicy Turowa. Za 3 punkty Edwin Krzemiński. Zawodnicy Wilków nie trafiają. Odpowiedzi w kontrze Dawid Stępień. 30 do 16. Prosta strata Kuby Sucharskiego i o czas poprosił trener Wilków Morskich Łukasz Wardziński.
30 do 16, 6,5 minuty do końca drugiej kwarty. Po stronie Turowa Edwin Krzemiński, 12 punktów. Piotr Rydarowicz, 10 punktów. Po stronie Wilków Morskich, Igor Fietysiewicz, 5 punktów. Spod własnego kosza rozpoczną zawodnicy Turowa. Nie, jeszcze jeden czas. Jakaś kontuzja zawodnika Turowa jest opatrywany przez lekarza, tylko trener poprosił o czas. Wracamy do gry. Ponownie kontrolowana koszykówka ze strony Skorzelca i równo z końcową syreną za 3 punkty Dawid Stępień. Igor Fiedosiewicz niecelnie. Widać, że gra zespołu Wilków nie układa się dzisiaj. Brakuje troszeczkę chłodnej głowy. Z drugiej strony mocno ułożoną i kontrolowaną koszykówkę prezentują zawodnicy ze Zgorzelca. Trener Zgorzelca protestował przeciwko przewinieniu. Wszedł na boisko, został ukarany przewinieniem technicznym.
czyli najprawdopodobniej mamy rzut za przewinienie techniczne najpierw. Celnie. I teraz dwa rzuty za piąty faul drużyny. Pierwszy rzut niecelny. Drugi rzut również, ale ładna zbiórka Kuby Sucharskiego. Faulowany przy wejściu Igor Drozdowski. Dwa rzuty wolne. Pierwszy rzut celny. Ponowna zbiórka Kuby Sucharskiego. Niestety. Znowu zbiórka zawodnika Wilków Morskich. Złe podanie, przechwyt i kontra. Najniższy na boisku trafia spod samego kosza. Patryk Sulewski. I faulowany przy rzucie ma jeszcze jeden rzut wolny. Czwarte przewinienie Wilków Morskich. W drugiej kwarcie. Strefa. Błąd kroków. Trzydzieści pięć do 18. I dwa punkty Igor Fedosowi. Proste rozbicie obrony strefowej. Dwa punkty spod samego kosza. Powiedzi ładne wejście od Wina Krzemińskiego. Wydawało się, że był faulowany Igor. Sędziowie nie dostrzegli. Grają zawodnicy Turowa. Mocno wyrzucające podanie. Zawodnik nadepnął na końcową linię. Strata. I grają zawodnicy ze Zgorzelca. Zmiana. Powraca na boisko Oleg Dębicz. Trener Wilków obniżył skład.
sporny, strzałka w stronę Turowa. Dogrywamy. Sekund. Wszystkie akcje zawodników Turowa są rozgrywane praktycznie na pamięć. Zawodnicy widzą się w ciemno. Bardzo ładnie to się ogląda. Błąd 24 sekund. Znowu niedokładne podanie. Przechwyt. Edwina. Prawie 20-punktowe prowadzenie Turowa z Gorzelec. Próba rzutu za 3 punkty niecelna, zbiórka i piłka ponownie wyturlała się z kosza. Szkoda, ładna akcja. Odpowiedzi znowu wejście, ściągnięcie zawodnika pomagającego, poszukanie kolegi. Bardzo ładnie ogląda się naprawdę grę zawodników z Turowa. Kuba Sucharski. Najpierw zbiórka niecelna, niecelny rzut, potem ponowne ponowienie, faulowany przy rzucie. Dwa rzuty wolne. Kuba już ma 12 zbiórek w pierwszej części spotkania. Jednak ma duże problemy z celnością. Trzy punkty niecelnie. Wiecie, również niecelny rzut zawodników Wilków. I do końca będą grali. Koniec drugiej kwarty. 39-21 dla zawodników Turowa z Gorzelec. Zapraszamy na krótką przerwę.
Wracamy po krótkiej przerwie. Do przerwy 39 do 21 dla drużyny ze Zgorzelca. Najlepszymi strzelcami jest Edwin Krzemiński 16 punktów i Piotr Dorowicz 10. Po stronie Wilków Igor Fiedosiewicz 7 punktów. Rozpoczęła drużyna Wilków Morskich. Błąd 3 sekund. Grają Wilki Morskie. Również mamy obronę strefową po stronie Wilków Morskich. Obydwie drużyny grają strefą. Ładne wejście Olka Dębicza. 2 punkty. Odpowiedzi za 3 punkty Patryk Sulewski. Faulowany przy rzucie Igor Drozdowski. Trzecie przewinienie zawodnika. 2 rzuty osobiste. Pierwszy rzut niecelny. Drugi rzut celny. Próba agresywnej obrony. Powrót do obrony strefowej. Dwa punkty. Faul. Przy próbie wejścia. Blokowanie. 2 rzuty wolne. Drugi faul w tej kwarcie zawodników Turowa. Pierwszy rzut niecelny. Bardzo niska skuteczność dzisiaj rzutów osobistych zawodników Wilków Morskich. Trzecia kwarta, tylko 24 punkty.
błąd kroków. Odpowiedzi proste punkty Edwina Krzemińskiego 46 do 24. Przechwyt Kuby Sucharskiego i strata. Błąd 24 sekund. Mimo 20-punktowego prowadzenia bardzo zdenerwowany trener ze Zgorzelca. Ładny blok Igora Fedosewicza. Grają zawodnicy Wilków. Niecelnie spod samego kosza Igor Drozdowski. Odpowiedzi bardzo ładnie Piotr Ryderowicz. Siłowe wejście Igora. Faulowany przy rzucie, dwa rzuty osobiste. O czas poprosił trener Wilków Morskich, Łukasz Wapiński. Edwin Krzemiński ma już 18 punktów. 7 zbiórek, 4 asysty, co daje rywal na poziomie 23. Po stronie Wilków Morskich najlepszym wskaźnikiem może wykazać się Jakub Sucharski, który ma 14 zbiórek, 3 punkty i 2 asysty. Ewal na poziomie 13. Po czasie wracamy do gry. Dwa rzuty osobiste Igor Fedosewicz. Pierwszy rzut niecelny. Drugi rzut celny. Zawodnik Wilków leży na parkiecie. Zmiana. Błąd kroków. Ładna próba pressingu. Wymuszony błąd kroków, grają Wilki Morskie.
Cały czas agresywna obrona Wilków Morskich. Edwin Krzemiński w prosty sposób. 2 punkty. 50-25. Wilki Morskie nie mogą się po prostu przełamać. Trafić spod kosza. Prosta strata. Tylko 25 punktów przez 2,5 kwarty. Przewinienie przy wejściu, 2 rzuty wolne. Trzeci faul zawodnika. Kolejny rzut niecelny. Kolejna próba agresywnej obrony. Przechwyt. Przewinienie. Bardzo zdenerwowany trener ze Zgorzelca. 4. przewinienie w tej kwarcie zespołu ze Zgorzelca. W końcu skuteczny rzut za 3 punkty. Dwa punkty Igor Fedusiewicz. Wydawało się, że będą łatwe punkty. Jednak strata. I trener Turowa poprosił o czas. 50-30. 3 minuty do końca. 3. kwarty. Zawodnicy Wilków Morskich mają tylko z gry trafionych 10 rzutów na 45 oddanych.
Można by powiedzieć, że Jakub Sucharski nabija sobie zbiórki, patrząc na liczbę ponowień, które ma po swoich rzutach. Faulowany ponownie przy próbie dobitki, dwa rzuty osobiste. Piąte przewinienie Turowa w tej kwarcie. Ponownie niecelny rzut i obrona na całym boisku. Przechwyt i znowu niecelnie. Dopiero Igor Fielusiewicz. Znowu strata w prostej sytuacji. 50 do 32. Wydawało się, że był błąd kroków na doskoku, bo tam prosty przechwyt Edwina Krzemińskiego. Igor Zazdrowski. Ponownie agresywna obrona. Przewinienie. Dopiero drugi faul w tej części gry Wilków. Dwa punkty Oleg Dębicz. Błąd 8 sekund. Czy 8 sekund? Nie. Przewinienie zawodnika z numerem 8 po stronie Wilków Morskich. Kolejne przewinienie. Mamy czwarty faul drużyny. Trzecie przewinienie zawodnika. Faul. Piąty faul w tej kwarcie Wilków Morskich. Czwarty faul zawodnika. Dwa rzuty wolne. Patryk Sulewski. Pierwszy rzut celny. Drugi rzut również celny. Zmiana. Grają Wilki Morskie spod własnego kosza.
Ładne zastawienie. Faul. Dwa rzuty wolne. Ponownie Patryk Sylewski. Tym razem pierwszy rzut niecelny. Drugi rzut celny. Pytanie, ile razy trzeba rzucić, żeby trafić. Bo po stronie wilków morskich zaczyna to być problem. Niestety. Natomiast mamy bardzo duże zaangażowanie zawodników i walkę. Była piłka sporna, strzałka w stronę Turowa. ...53-36. Dogrywamy 13 sekund. Zbiórka i do końca mogą grać zawodnicy. Koniec kwarty. Troszkę zamieszania na końcu. Najpierw był sygnał 24 sekund. Zawodnicy nie wiedzieli, czy to już koniec kwarty. 53-36. Dla zawodników Turowa. Przepraszam, tak, Turowa, Zgorzelec. Przed nami ostatnia kwarta spotkania. Najskuteczniejszymi zawodnikami po stronie Turowa jest Edwin Krzemiński, zdobywca 20 punktów, i Piotr Derowicz, 12 punktów. Po stronie Wilków Miłomorskich Igor Fidusiewicz, 12 punktów. Ostatnią kwartę tego spotkania rozpoczynają Wilki Morskie. Chyba do końca meczu już będzie próba agresywnej obrony Wilków. Prosty sposób.
Jakub Sucharski, znowu dwie zbiórki. Przy trzeciej faulowany. Z ciekawostek Kuba ma już 18 zbiórek. Statystyki punktowe jednak tylko 3 punkty. Piłka dla Turowa. Znowu długa piłka. Niecelnie. Niecelny rzut trzypunktowy. Igora Fedosiewicza odpowiedzi za 2 punkty. Igor Drozdowski. Błąd 5 sekund. Piłka skacze po obręczy, ale do kosza nie chce wpaść. A odpowiedzi w prosty sposób. Edwin Krzymiński. Faulowany przy rzucie Oleg Dębicz, piątre przewinienie Piotra Rydarowicza. Powraca na boisko Jakub Poniński. Pierwszy rzut celny. Drugi rzut niecelny. Zbiórka Kuby Sucharskiego. Strata. Obrona agresywna. Faul. Drugie przewinienie zawodników Turowa w tej kwarcie. Chyba błąd. Błąd sędziego. Przewinienie było zawodnika Wilków Morskich, a nie Turowa. I znowu w prosty sposób, długą piłką. Za plecy zawodnik faulowany przy próbie dwutaktu. 2 rzuty wolne. Drugi rzut celny. Błąd kroków. Nie wygląda to najlepiej, pomimo walki dużej i zaangażowania.
Tym razem zawodnicy Wilków zorientowali się, co będzie grał zespół Turowa. Piłka wraca w miejsce wybicia. Niecelnie Wilki. Niecelnie. Bardzo ważna zbiórka zawodnika z numerem 12. Prowadzony na pozycję trzypunktową. Edwin Krzemiński trafia. ...61-39. Przewinienie ofensywne Kuby Sucharskiego. Jest to jego piąte przewinienie. Kuba dzisiaj z 21 zbiórek wywalczył. Niestety tylko 3 punkty. Błąd kroków. Kolejny niecelny rzut. Dzisiaj można powiedzieć, że mamy jakieś zaczarowane obręcze. Błąd kroków. Grają zawodnicy Turowa. O czas poprosił trener Wilków Morskich. 61-39. A już o godzinie 19 zapraszamy na kolejne spotkanie pomiędzy startem Lublin a MKS-em Pruszków, czyli drużynami, które wczoraj wygrały swoje mecze. Nieudany rzut Michała Nafalskiego. Grają zawodnicy Wilków Morskich. Faulowany przy rzucie Olek Dębicz. Dwa rzuty osobiste. Trzecie przewinienie w tej kwarcie zawodników ze Zgorzelca. Pierwszy rzut celny.
Oj. Faul przy próbie zbiórki. Michała Napalskiego, ale było to piąte przewinienie. Dwóch zawodników, którymi dysponuje na zmianę trener ze Zgorzelca, ma już pięć przewinień. Jeśli spadnie jeszcze jakiś zawodnik, mogą kończyć mecz we czterech. Ważna zbiórka Igora. Przewinienie zawodnika PGE z numerem 4 Patryka Sulewskiego w akcji rzutowej. Gramy dwa rzuty osobiste. Dwóch zawodników. Turowa ma po trzy przewinienia. Pierwszy rzut niecelny. Drugi również. W odpowiedzi ucieczka za plecy, dwa punkty. Błąd linii bocznej. Trzy rzuty zawodników Wilków Morskich i żaden z nich nie znalazł drogi do kosza, z czego dwa były spod samego kosza oddawane. Drugi rzut celny. Próba przechwytu ponownie. Blok. Piłka na aucie. Zawodnicy Turowa dogrywają 14 sekund. Kolejny rzut niecelny. Zbiórka. Faul przy rzucie.
drugi rzut również niecelny, ponownie zbiórka. Piłka wyskoczyła z kosza znowu. Ładny blok z pomocy. Ręka zapracowała, jednak sędziowie tego nie zauważyli. W prosty sposób akcję wykończył Edwin Krzymiński. Grają Wilki Morskie. Edwin Krzymiński ma już 25 punktów po swojej stronie. Za 3 punkty Jakub Poniński, nie, przepraszam, Dawid Stępień, bardzo ważny rzut w odpowiedzi Igor Fiedosiewicz, dwa rzuty celne, punkty zaliczone, faulowany przy rzucie. Jeden rzut osobisty. Rzut osobisty niecelny. Przy zbiórce faulowany Krzysztof Nosal. Ponownie dwa rzuty osobiste. Z 12 Jakub Poniński zagrożony 5 przewinieniem w drużynie Turowa. Jednak przewaga wydaje się na tyle bezpieczna. Przewinienie zawodnika Wilków Morskich. Trzecie przewinienie, czwarte, przepraszam, Wilków w tej kwarcie. Zawodnicy Turowa będą grali długie akcje. Mają bezpieczną przewagę. Mamy końcówkę. Niecelnie. Igor Drozdowski. 2 punkty. Za 3 punkty Igor Drozdowski. Ojej, spod samego kosza. Niestety nie trafiamy. O czas poprosił trener.
Turowa daje się bezpieczna przewaga, jednak trener jest niezadowolony z gry swoich zawodników. Sześćdziesiąt osiem do 49. Edwin Krzemiński, 27 punktów, Dawid Stępień, 14, Piotr Dorowicz, 14, po stronie Wilków, Igor Drozdowski, 13, Igor Fidosowicz, 14. Przykładowa skuteczność zawodników Wilków Morskich. Igor Fidosowicz, który jest najlepszym strzelcem, ma 5 celnych rzutów na 22 próby. Dzisiaj obręcze nie sprzyjają zawodnikom Wilków. Minuta 40 do końca. 68 do 49 dla PGE Turów Zgorzelec. Ładna zespołowa. Wykorzystują czas gry do końca. Dawid Stępień równo z końcową syreną. I o czas poprosił tym razem trener Wilków Morskich. Niecałe 1,5 minuty do końca. Wilki trafiły tylko 17 rzutów dzisiaj na 70 oddanych prób. Turów 28 na 67. Przeniesiona piłka na pole ataku. Dogrywamy 14 sekund. Próba rzutu za 3 punkty, nieudana. Brawo jednak za walkę. Przez 1,5 kwarty Wilki próbują agresywnej obrony, podwajania na całym boisku. Niestety dzisiaj obręcze im nie sprzyjają. 2 rzuty wolne, 5 przewinienie Igora Drozdowskiego. Igor zostawił dużo serca dzisiaj na boisku, jak na kapitana przystało. Pierwszy rzut celny. Dawid Stępień stanie za chwilę przed szansą powiększenia przewagi. Tak jest. 21 punktów przewagi. Przy próbie wejścia faulowany Oleg Dębicz.
dwa rzuty osobiste. Pierwszy rzut niecelny. Drugi rzut celny. Ponownie próba agresywnej obrony. Długa akcja. Przy 20-punktowym prowadzeniu. Zawodnicy Turowa już wiedzą, że wygrali ten mecz. Zbiórka niecelna. Przewinienie Olka Dębicza. Jest to piąte przewinienie. Dwa rzuty wolne dla Turowa. Brawo dla Olka za walkę. Edwin Krzemiński. Pierwszy rzut celny osobisty. Pod samego kosza też nie trafiamy i chyba zawodnicy z Turowa będą grali już do końca. Koniec spotkania, 71-50, wygrywają zawodnicy ze Zgorzelca. Mecz walki, jednak obręcze nie sprzyjały dzisiaj zawodnikom Wilków Morskich. Najlepszymi strzelcami byli w swoich drużynach Edwin Krzemiński, zdobywca 28 punktów i 12 zbiórek. Po stronie Wilków Morskich Igor Drozdowski, który zdobył 16 punktów i miał 6 zbiórek, oraz Igor Fiedasiewicz, zdobywca 14 punktów i 12 zbiórek. Dziękujemy za transmisję i zapraszamy za chwileczkę na kolejny mecz.